Hej, cześć, siemanko, z tej strony Hubert i po tytule, jak można zauważyć, jest to kolejny odcinek serii audiobooków. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania książkę Aleksandra Kamińskiego, Kamienie na szaniec. Akurat, jak zawsze, ją czytam dlatego, że mam ją w szkole. Mam nadzieję, że tym razem wakacje czy ferie to się zmieni. I co mam do powiedzenia? Książkę dostałem od Kremcia, którego serdecznie pozdrawiam. I dzisiejszy odcinek będzie trochę inny, dlatego że nawet widać, że pokazuje swoją twarz, dlatego że nie będę tego dzisiaj czytać, a spróbuję wam zarysować najważniejsze aspekty tej lektury. No to okej. No mamy tu dużo napisane i jest o samym wydaniu, jest to wydawnictwo Nasza Księgarnia. Mają nawet stronę internetową o bliźniaczo-podobnej nazwie, czyli www.naszaksięgarnia.pl. Oczywiście bez znaków polskich. Co możemy tutaj zauważyć, to zdjęcia samych bohaterów, bo jak tutaj się z tyłu chwalą, wydanie zawierające zdjęcia bohaterów książki. No bo jeśli się nie mylę, Kremcio to kupił, kiedy byliśmy w Muzeum Powstańczym w Warszawie. I akurat właśnie wtedy było dosyć dużo wydań tej książki. Ja chciałbym wam właśnie przybliżyć główne te wszystkie rzeczy, czyli kim był autor i bohaterowie, dlatego że szczerze przyznam, samej fabuły nie znam, dlatego że o tej książce naprawdę mało słyszałem i jeszcze mała rzecz, myślę nad tym, czy czytać wstęp, czy nie czytać wstępu, jednak raczej jutro gdzieś, jak zawsze w moim przypadku pod wieczór, zapadnie ostateczna decyzja, czy będę czytać wstęp, czy nie za bardzo, bo zrozumiem, że nie jest tego warty. No to zacznijmy od przedstawienia samego autora. Harcmistrz Aleksander Kamiński, pedagog, profesor Wydziału Pedagogii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego i pisarz. Autor Kamieni na szaniec, najsłynniejszej książki czasów okupacji oraz Zośki i Parasola. Dalszego ciągu losów spadkobierców ideałów Rudego, Alka, Zośki, opowieści o harcerskich batalionach Armii Krajowej. To jedna z najsławniejszych postaci polskiego harcerstwa. Twórca Zuchów, autorytet Szarych Szeregów, w czasie wojny był komendantem organizacji Małego Sabotażu Wawer i redaktorem naczelnym największego pisma podziemnej Europy Biuletyn Informacyjny. Jest patronem chorągwi łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego, a także wielu szkół i drużyn wiernych braterstwu i służbie. No to jak widać, pan Aleksander Kamiński nie był byle kim i był to harcmistrz, do dzisiaj jest zapamiętywany, był autorem wielu dzieł, nawet doprowadzał do małych sabotażów, czyli walczył o naszą ojczyznę, więc mamy przed sobą dosyć fajne dzieło od ciekawego autora, nie powiem. Teraz spójrzmy, jak będzie wyglądać zarys głównych bohaterów. Ogólnie książka na pierwszej stronie prezentuje się tak. Większość tu właśnie jest takich fajnych, jakby powiedzieć to, zarysów, gdzie można znaleźć różne zdjęcia, ciekawostki i tak dalej. I jedną z tych zalet, że kupił to Kremcio w tym muzeum, tylko znajdę, o, już, jest to, że dostał taką bardzo ciekawą okładkę, gdzie też piszę coś o uczestnikach powstania warszawskiego, jak pisze, o tutaj. I z tyłu jest napisany cały tekst i wygląda to dosyć fajnie. Jest nawet oznakowanie Muzeum Powstania Warszawskiego, o tu. No, to bardzo mi się właśnie to podobało. Tym jakby co oznakowałem, gdzie zaczyna się dosłownie książka, dlatego że jeśli się nie mylę, już sprawdzam, ile to miało stron. Pamiętam, że gdzieś już to znajdę. Ojejku, teraz będę szukać, tylko co to przyspieszę. No cóż, zgubiłem zaczęcie, później sobie go poszukam, żeby nie przedłużać filmu.
A my wróćmy w końcu do naszych bohaterów. No nie jest to aż takie długie opisanie. Na każdego wychodzi gdzieś. O, spróbuję wam to pokazać. Tyle. No to przeczytajmy. Jan Bytnar, urodzony 6 maja 1921 roku, zmarł 30 marca 1943 roku. Pseudonim Rudy, harcmistrz, harcerz Rzeczpospolitej, podporucznik Armii Krajowej, dowództwa Chództwa, Sad Południe, grup szturmowych Szarych Szeregów, aresztowany 23 marca 1943 roku, katowany w Alei Szucha, odbity 26 marca w sławnej akcji pod Arsenałem, odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari. No, czyli kolejna dosyć, no, choćże skromnie opisana, widać, że będzie to jakoś taka postać, która będzie też coś oczywiście tu grała, ale jak widać był nawet tutaj podporucznikiem Armii Krajowej, a nawet dowództwą Chództwa Sad. I jest to dosyć wysoko, tak powiem. No, a był dosyć szczerze młody. Co trochę mnie dziwi, no ale takie niestety chyba były czasy, że już nawet młodzi ludzie mogli być dowództwem chództwa i tak dalej. No, a my przejdźmy do następnej postaci, czyli Macieja Aleksy Dawidowskiego, który wyglądał tak. No, zobaczmy. Urodzony 3 listopada 1920 roku, no czyli kiedy to nagrywam, to jutro by miał urodziny, gdyby żył, a ja mam w ten czas imieniny, zmarł 30 marca 1943 roku, pseudonim Alek, harcerz Orli, podharcmistrz, sierżant podchorąży Armii Krajowej, bohater warszawskiej wojny pomników, honorowy pseudonim Kopernicki, dowódca sekcji granaty w akcji pod Arsenałem, śmiertelnie ranny, umiera jednego dnia z Rudym. Odznaczony krzyżem Virtuti Militari. No, jak można zauważyć, umarli w ten sam dzień, czyli 30 marca 1943 roku. Oczywiście w ten sam dzień, co Rudy. Jest również dosyć wysoko. No, jak widać, są to dosyć charakterystycznie wysoko położone postacie. Następny jest Tadeusz Zawadzki, który wyglądał tak. No i przeczytajmy. Urodzony 24 stycznia 1921 roku, zmarł 20 sierpnia 1943 roku. Pseudonim Zośka. Harcerz Orli, harcmistrz, podporucznik Armii Krajowej, dowódca grup szturmowych Chorągwi Warszawskiej, mózg i serce akcji pod Arsenałem. Autor pamiętnika, który stanie się podstawowym źródłem Kamieni na Szaniec. Poległ w ataku na niemiecką strażnicę graniczną, odznaczony krzyżem Virtuti Militari i dwukrotnie krzyżem walecznych. No to okej, jak widać, jeszcze sobie jakby co sprawdzę. A nie. Był drugim najmłodszym. Najmłodszy był Rudy, czyli najstarszy był Alek. Tutaj postać dosyć wysoko, jak widać, położona. Jak tutaj sami podkreślili, mózg i serce akcji pod Arsenałem. Chyba to będzie główny wątek właśnie szkoły. No, jakiej szkoły? Książki. Żeby to zamienić. Lektury, o tak. I widać, że tutaj będzie chyba najwyżej z tych wszystkich trzech chłopaków. Również oznaczony krzyżem Virtuti Militari, czyli każdy z nich został odznaczony najwyższym możliwym odznaczeniem, czyli musieli naprawdę zrobić coś tu wiekopomnego. Przepraszam, ale plącze mi się język, bo oczywiście jest jakaś 23. Następnie mamy tu już rozpoczęcie wstępu, gdzie autor próbuje nam przedstawić, jak wszystkie postacie się jakoś tutaj budują, jakie mieli tutaj relacje z rodziną i tak dalej. Trochę tutaj to na szybko przejrzałem. Ale nazywa się to tutaj troszkę dziwnie i będzie się trzeba trochę połapać, żeby zrozumieć, o co tu chodzi. No tu akurat jest łatwe, czyli pisałem z potrzeby serca. To nawet by łatwo było zinterpretować, o co chodziło autorowi, bez czytania poniższego tekstu.
Również zawiera tutaj zdjęcia różnych postaci. Na przykład tu mamy właśnie samego Aleksandra Kamińskiego po raz kolejny. Tutaj jest jego inne zdjęcie, który tutaj jest, jeśli się nie mylę, więcej trochę o nim. Jest więcej jego dzieł i tak dalej. Ale również mamy tutaj na przykład jakąś panią, która ma na imię Ewa Rzetelska. I tutaj mamy jej zdjęcie, tu mamy napisany jej opis. Pod spodem mamy Chorągiew Łódzka Związku Harcerstwa Polskiego. To ważne chyba dla właśnie tych harcerzy. Przepraszam, jeśli oglądają się jacyś harcerzy, ja się na harcerstwie aż tak nie znam. O, akurat mi się udało znaleźć, chyba. Tak. Książka zaczyna się na 55 stronie, patrząc od ostatniej oznakowanej. I sprawdźmy, czy również zawiera opisy. Tak, zawiera. Tutaj mam na przykład zdjęcie Rudego, który tutaj jest jakiś chyba opis przeżyć wewnętrznych, bo pisze: Rudy wierzy, że czas wojny będziemy mieli niedługo za sobą, jak straszny sen. Tak napisze w jednym z nielicznych zachowanych listów. A, czyli to jest jakby takie przewidzenie, czy pokazanie, co zrobi. No, dosyć fajnie to zrobione. Jest pewnie tego więcej. Jest, są nawet opisy, czyli wśród głównej książki znajdują się również opisy, które raczej będę czytać. Na przykład mamy niejakiej Basi Sapińskiej oraz inne zdjęcie Alka. Tutaj macie tą dziewczynę. Już zapomniałem na imię, Basia. A tu macie Alka. No i książka wygląda według mnie zacnie. Jest w bardzo dobrym stanie. Wygląda bardzo fajnie. I mam nadzieję, że przyjmie się dosyć dobrze na kanale i będę mógł ją dosyć fajnie przedstawić na kanale. No to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej takich filmów, gdzie będę przedstawiać książki. No a póki co, widzimy się na YouTube. Narka.